Cześć, witajcie w drugim odcinku z cyklu Zagadek historii. Tym razem opowiem Wam historię, która miała miejsce w małej górskiej wiosce w zachodniej Wirginii w Stanach Zjednoczonych i działa się pod koniec XIX wieku. Z powodzeniem mogłaby być fabułą gotyckiej powieści o miłości zbrodni i o duszy, która na wiedza żywych by pomogli zaznać spokoju. Jednak jest to historia, która wydarzyła się naprawdę. A jak na czasy, w których miała miejsce, jest też całkiem przyzwoicie udokumentowana. Oczywiście, to czego nie da się udokumentować rzetelnie i obiektywnie, to widzenia ducha z Greenbrier. Natomiast to, co miał wyznać objawiający się duch, naprawdę doprowadziło do rozwikłania zagadki kryminalnej. W historii wiele takich sytuacji nie było, więc zapraszam do posłuchania o tym wyjątkowym przypadku. Główną bohaterką niniejszej historii była młoda kobieta Elwa Zouna Hister, znana wszystkim pod tym drugim imieniem Zouna. Urodziła się w roku 1876 jako córka Jacoba i Mary Jane Hister, prowadzących gospodarstwo rolne w Greenbrier County w zachodniej Wirginii. Jest to region górski, pokryty głównie lasami, a tam gdzie lasy nie rosną, ciągną się pola i łąki. Do dziś jest to obszar głównie rolniczy i rzadko zaludniony. Osady ludzkie mają przede wszystkim charakter malutkich wiosek skupiających raptem kilka domów. W takiej właśnie okolicy, w małej społeczności Richlands, życie wiodła rodzina Hister. Niewiele, a właściwie prawie nic nie wiemy o młodości Zouny. Była najstarszym dzieckiem państwa Hister, miała jeszcze brata młodszego o 6 lat i drugiego, który był od niej 12 lat młodszy. Jednak zmarł w bardzo wczesnym dzieciństwie w wieku zaledwie trzech lat. Życie w zachodniej Wirginii na przełomie XIX i XX wieku było dość ciężkie, a dostęp do medycyny, zwłaszcza w tych małych wsiach, no mocno ograniczony. Wobec czego przypadki nagłych zachorowań i przedwczesnych śmierci, także dzieci, nie należały niestety do rzadkości. Życie rodziny Hister toczyło się głównie wokół gospodarstwa i nie wykraczało zbytnio poza obszar najbliższego sąsiedztwa. W razie potrzeby rodzinie zdarzało się od czasu do czasu podróżować do Louisburgu, czyli najbliższego, no większego miasta. Zona najprawdopodobniej nigdy nawet nie wyjechała poza granice hrabstwa, w którym się urodziła i wychowała. W roku 1895, gdy miała 19 lat, Zona urodziła dziecko. Nigdzie w materiałach o sprawie nie znalazłam informacji o imieniu, ani nawet o płci tego dziecka. Natomiast chociaż takie wydarzenie to wielkie szczęście, to było to dziecko nieślubne, a ojciec nie pozostał przy Zonie i o żadnym małżeństwie w życiu dziewczyny nie było mowy. Moda Zona została więc samotną mamą, co w tamtym czasie i przy dużej religijności utrwalonej w społeczeństwie stanowiło wielką hańbę. Jednak dzięki miłości i wsparciu rodziców i dzięki ich dobrej reputacji wśród sąsiadów, Zona nie spotkała się z dramatycznym ostracyzmem czy wykluczeniem z rodziny i wychowywała dziecko w rodzinnym domu przy dużej pomocy swojej mamy Mary Jane. Latem 1896 roku w okolicy pojawił się Erasmus Stribling Shoe. Takie były jego pełne imiona i nazwisko, ale w części opracowań historii mężczyzna ten przedstawiany jest również pod imieniem Edward, co wynika z faktu, że sam zazwyczaj tak właśnie się przedstawiał. Najczęściej jednak używał pseudonimu Trout. Dla ułatwienia, opowiadając tę historię, będę posługiwać się tym właśnie imieniem. Chociaż jest dość dziwne, bo w tłumaczeniu Trout to Pstrąg. W każdym razie Trout Shoe, w tamtym roku 35-latek, przeniósł się do hrabstwa Greenbrier z sąsiedniego hrabstwa Pocahontas w poszukiwaniu nowego życia. Niewiele było komukolwiek wiadomo o jego wcześniejszych losach. W tamtym okresie był trochę takim włóczęgą, który wędrował między miasteczkami w poszukiwaniu pracy. Z zawodu był kowalem. W hrabstwie Greenbrier zatrzymał się w sennej wiosce Life Mill gdzie znalazł pracę w kuźni należącej do lokalnego kowala Jamesa Hanksa. Wkrótce po przyjeździe Trout spotkał Zonę Hister. Wysoki, postawny i bardzo przystojny mężczyzna natychmiast oczarował młodszą o 15 lat, dwudziestoletnią wtedy dziewczynę. Odwzajemnił też jej zainteresowanie. I nie przeszkadzało mu to, że Zona miała nieślubne dziecko, co było niewątpliwie dla niej wielką ulgą. Niemal od razu Trout i Zona zostali parą i zaczęli planować ślub. Z kolei matka Zony, Mary Jane, ponoć od początku czuła niechęć i nieufność wobec nowego wybranka córki. Dowiedziała się, że Trout był już wcześniej żonaty i nie za bardzo dzielił się informacjami, co stało się, że znów był wolny. Generalnie bardzo unikał mówienia o swojej przeszłości. Mary Jane nie była przez to zwolenniczką ślubu jej córki i tego tajemniczego i dla niej podejrzanego człowieka. Jednak jak to zazwyczaj bywa, życzenia matek mają niewielki wpływ na pragnienia i wybory młodych. I 20 października 1896 roku, po zaledwie dwóch miesiącach od pierwszego spotkania, Zona i traut pobrali się w starym kościele metodystów w wiosce Lives Mill, gdzie już jako małżonkowie szu wprowadzili się do niewielkiego piętrowego drewnianego domu. Było to ponad 20 km od domu rodzinnego Zołny po drugiej stronie góry. Przy ówczesnych możliwościach podróży był to spory dystans, który mocno ograniczał możliwości odwiedzin rodziców u córki. Wydawało się, że Zołna i Traut są szczęśliwym małżeństwem. Jednak czy tak rzeczywiście było, to oczywiście trudno powiedzieć, bo nikt nie wiedział, co działo się za zamkniętymi drzwiami. I nie mam pewności co do tego elementu historii, ale wydaje mi się, że dziecko Zołny zostało w domu z dziadkami. Wnioskuję to dlatego, że w opisie późniejszych zdarzeń ono się nigdy nie pojawia i wygląda na to, że nie było z małżonkami szów w ich domu. Po nieco ponad dwóch miesiącach od ślubu, w okolicach Nowego Roku 1897, Zołna zachorowała. Przez kilka następnych tygodni opiekował się nią lokalny lekarz dr George Knapp. Przyczyna jej dolegliwości pozostawała tajemnicą. Krążyły plotki, że zona zaszła w ciążę i że ciąża była wyjątkowo trudna, a może była to jedna z wielu tajemniczych dolegliwości, które dotykały kobiety, zanim ich układ rozrodczy został zrozumiany tak, jak jest rozumiany dzisiaj. W każdym razie w źródłach można jedynie znaleźć informację, że przyczyną złego stanu zdrowia Zony były dolegliwości kobiece. Rankiem 23 stycznia 1897 roku Trout podszedł do domu Marty Jones w okolicy nazywanej ciepło-ciotka Marta. Kobieta mieszkała z rodziną niedaleko kuźni, gdzie pracował Trout, i ten wstąpił do niej tego dnia po prostu po drodze do pracy. Zapytał Martę, czy jej syn, jedenastoletni Anderson Jones, może podejść do jego domu, by pomóc nieco jego małżonce Zołnie. Sąsiedzi zdawali sobie sprawę, że Zołna miała kłopoty zdrowotne, i troskliwy mąż chciał, aby zaufany chłopak z sąsiedztwa pomógł jej w pracach domowych, czy dopytał i doniósł to, co może być jej potrzebne. Nie było to oczywiście nic dziwnego. Młody Anderson był tego ranka zajęty, ale obiecał, że po południu zajrzy do państwa Shu. Traut nieco natrętnie pojawiał się w domu państwa Jones jeszcze cztery razy, aby przypomnieć się modemu Andersonowi i ponaglić go do wyjścia. Chłopak w końcu poszedł przez pola do domu państwa szu. Podszedł do drzwi i zapukał, ale Zona nie otworzyła. Jako, że drzwi były nieprzekluczone, wszedł do środka, aby poszukać kobiety. Przeszedł przez kuchnię i w korytarzu niedaleko schodów na piętro znalazł ją. Zona leżała wyciągnięta na podłodze, na plecach. Patrzyła prosto na chłopaka, szeroko otwartymi oczami. Zastygły na ustach grymas sprawiał, że wydawała się uśmiechać. Miała wyprostowane nogi, jedną rękę wyciągniętą w bok, a drugą ukrytą za plecami i lekko przekrzywioną głowę. Nie ruszała się. Młodziutki Anderson był przerażony, ale zdołał zmusić się, by sięgnąć do jej ramion i lekko nią potrząsnąć, pytając szeptem: Pani Szu, kobieta była jednak sztywna i zimna. Przerażony chłopiec uciekł i pobiegł przez pola do domu swojej matki, już z oddali wołając w panice, Pani Szu nie żyje. Gdy dotarł do domu, oboje z matką natychmiast ruszyli sprowadzić Trauta i doktora Knappa. Zrozpaczony Traut pobiegł pędem do domu. Kiedy lekarz dotarł do domu państwa Szu, okazało się, że Zona nie leżała już w korytarzu na parterze. Traut, który był w domu znacznie wcześniej, zabrał już swoją zmarłą żonę do pokoju na piętrze położył ją na łóżku i ubrał w inne ubrania. Wiktoriański zwyczaj nakazywał, aby mycie i ubieranie zmarłej kobiety wykonały jej krewne i przyjaciółki, aby o ciało zmarłej zadbały kobiety. Traut postąpił więc wbrew przyjętym zwyczajom i sam przygotował zonę na czuwanie i pogrzeb. Ubrał ją w długą suknię z wysokim kołnierzem i ułożył na kilku poduszkach. Doktor Knapp przeprowadził przy łóżku oględziny zwłok, ale nie wykonał dokładnego badania. Trout stał cały czas przy łóżku zmarłej, rozpaczał i zawodził, popadał wręcz w histerię. Doktor Knapp zapewne uznał, że powinien zapewnić wdowcowi prywatność i przerwał badania, przypisując śmierć omdleniu na wieczność. Everlasting faint). Czyli właściwie nie wskazując przyczyny, dziś nazwalibyśmy to może zatrzymaniem akcji serca, czy śmiercią z przyczyn naturalnych. Później lekarz zmienił przyczynę śmierci na poród, chociaż nie wiadomo, aby zona była w ogóle w ciąży. Taka przyczyna trafiła do oficjalnego rejestru zgonów. Do dziś można znaleźć skan księgi z takim zapisem. Tym razem, w zgodzie z przyjętymi zwyczajami, Traut czuwał w domu przy ciele żony. Żałobnicy zebrali się, aby wyrazić szacunek i pożegnać zmarłą, ale mężczyzna nie pozwolił nikomu podchodzić za blisko, a tym bardziej zbliżyć się do jej głowy. Ciało żony zostało następnie przewiezione do kaplicy przy cmentarzu metodystów w Chapel. Przed pogrzebem Trout płakał, rozpaczał i chodził przed otwartą trumną, nie odchodząc od zmarłej żony na krok. Była cały czas w sukni z wysokim kołnierzem, dodatkowo mąż założył jej welon okrywający włosy i twarz i podparł jej głowę kolejnymi poduszkami i zwiniętą szmatką. Twierdził, że chce, aby zmarłej było wygodnie w wiecznym spoczynku. Szyję zmarłej dokładnie oplótł szalem, który nie pasował do jej sukni pogrzebowej, ale szu upierał się, że był to jej ulubiony szal i że na pewno chciałaby zostać w nim pochowana. Z pewnością były to dziwne zachowania, ale większość gości prawdopodobnie przypisała je procesowi żałoby doprowadzającemu młodego wdowca na skraj rozpaczy. Szu był ogólnie lubiany i traktowany bez podejrzeń przez wszystkich w okolicy. Jedyną osobą, która nie mogła powstrzymać niepokoju, że traut mógł skrzywdzić zonę i przyczynić się do jej śmierci, była matka dziewczyny Mary Jane Hister. Być może była to intuicja matki, bo kobieta nie mogła wskazać na żadne dowody, że tak się stało, ale Mary Jane po prostu wiedziała, że Troutshu miał coś wspólnego ze śmiercią Zoone. Tutaj przytaczana jest jeszcze taka historia, że rzekomo Mary Jane krótko po pogrzebie prała prześcieradła, na których było złożone ciało jej córki podczas czuwania. Zauważyła wtedy, że woda zabarwiła się krwią, symbolizując według matki, że Zoona została zamordowana. Zona była jej jedyną córką, a także najlepszą przyjaciółką, i więź między kobietami była tak silna, że Mary Jane po śmierci Zony nie mogła znaleźć w żaden sposób ukojenia. Szukała go w Biblii i w nieustannej modlitwie. Kobieta modliła się całymi nocami, żeby jej córka w jakiś sposób powróciła, by opowiedzieć jej o wszystkim i by mogła pożegnać ją. Po kilku pełnych modlitwie i niespokojnych nocach, kiedy Mary Jane się położyła. Do jej sypialni wpadło dziwne światło. Aura zaczęła przybierać ludzką postać, a pomieszczenie zaczął wypełniać nietypowy chłód. Po kilku przerażających chwilach Zona ponownie stanęła przed matką. Mary Jane w strachu mieszającym się z radością z widoku ukochanej córki chciała jej dosięgnąć. Jednak gdy zbliżyła ręce, zjawa powoli zniknęła. Następnej nocy duch Zony ponownie objawił się matce i opowiedział, co stało się w dniu jej śmierci. Wieczorem w przeddzień zanim młody Anderson znalazł jej ciało, żona czekała na powrót trauta z pracy. Traut wrócił do domu już w złym humorze i wściekł się, gdy zobaczył, że żona podała mu na kolację jedynie chleb z masłem, sos z jabłek i konfitury. Zaczął ją besztać, że nie ugotowała mięsa, a wściekłość w nim narastała. W końcu fizycznie zaatakował żonę. Położył dłonie po obu stronach jej głowy i z agresją szarpnął tak, że złamał jej kark. Duch zony wyjawił, że nie był to pierwszy raz, kiedy mąż ją bił. Istota powiedziała, że Traut miał okropny temperament i kiedy wpadał w szał, nie potrafiła z nim rozmawiać ani w żaden sposób go opanować. Po tych wyznaniach duch zniknął, ale ukazał się jeszcze przez kolejne dwie noce. Zjawa opisała okolicę, w której przed śmiercią mieszkała z mężem oraz wygląd domu ciotki Marty i widok z niego na ich dom. Od ślubu córki i trauta Mary Jane nie odwiedziła Nowożeńców w ich nowym domu i nie wiedziała jak miejsca te wyglądały. Ostatniej nocy, jakby chcąc jeszcze symbolicznie ukazać swoją śmierć, zjawa przekręciła głowę dookoła, powiedziała matce, że zrobiła i wyznała wszystko, co mogła. Po tym już nie powracała. Kiedy Mary Jane opowiedziała przyjaciołom i sąsiadom o swoich widzeniach i ujawniała informacje, które przekazał jej duch zołny, wielu z nich uważało, że słyszą tylko o rojeniach pogrążonej w żałobie matki. Inni myśleli, że mogła po prostu śnić o wizytach córki. Mary Jane upierała się, że nie spała podczas wszystkich czterech wizyt, i zaczęła opisywać okolice domu Zony oraz inne miejsca wokół Life's Mill, których nigdy nie widziała. Ludzie zaczęli więc przypuszczać, że w historii Mary Jane może być coś więcej, niż początkowo sądzili. Przekonana o tym, że opowieść ducha Zony była prawdą, Mary Jane złożyła wizytę prokuratorowi Johnowi Prestonowi w Louisburgu. Szukała u niego pomocy w wymierzeniu sprawiedliwości za śmierć córki. Oczywiście Preston uznał paranormalne przeżycia Mary Jane za halucynację pogrążonej w żałobie matki. Jednak pani Hister była na tyle wytrwała i przekonująca, że prokurator nie chciał sprawy zignorować całkowicie i zaczął zadawać pytania w Life Sage Mill. Wtedy sąsiedzi i znajomi małżonków Szu opowiedzieli Prestonowi o dziwnym zachowaniu trauta na pogrzebie. Niektórzy dzielili się podejrzeniami, że śmierć Sony mogła nie być naturalna, w okolicy pojawiały się już takie plotki. Natomiast to, co pewnie było kluczowe w podjęciu decyzji o zbadaniu śmierci zołny Szu, było to, że zapytany osobiście przez prokuratora dr Knapp przyznał, że jego badanie po śmierci kobiety było niepełne. Z tego powodu John Preston uznał, że wystarczy to, aby uzasadnić nakaz przeprowadzenia pełnej sekcji zwłok i nakazał ekshumację ciała zołny. Był już miesiąc od pogrzebu kobiety 22 lutego 1897 roku, gdy prokurator Preston i dr Knapp udali się do domu trauta w Life Sace Mill. Poinformowali go o swoich planach i kazali mu towarzyszyć w drodze do grobu jego żony. Ponadto poprosili o obecność ciotkę Martę i małego Andersona Jonesa. Straut przez całą drogę energicznie protestował przeciwko ich działaniom, ale nie odważył się odmówić towarzyszenia prokuratorowi podczas ekshumacji. W czasie długiej podróży na cmentarz mruczał: Nie wiem na Boga, po co ją zabierają, nic nie znajdą. Docierając do grobu na górskim cmentarzu, Preston nakazał kilku napotkanym lokalnym mieszkańcom pomóc ekshumować zwłoki pani Szu. Takie działanie, choć dziś już jest zrozumiałe, nie było znane w hrabstwie Greenbrier i szokowało poproszonych przechodniów. Dopiero po kilku poważnych kłótniach i groźbach aresztowania, Prestonowi udało się zaangażować pomoc, by wykopać i podnieść trumnę z grobu i przenieść drogą do małego budynku, w którym mieściła się okoliczna szkoła. Traut Schulz został zabrany do budynku także, a następnie pozostawał w pokoju, podczas gdy dr Knapp i dwaj asystujący mu medycy przeprowadzali sekcję zwłok. Przy świetle lamp naftowych lekarze przez trzy godziny pracowali nad ciałem, szukając przyczyn śmierci. W tym czasie Traut był widocznie zdenerwowany, ale na zewnątrz starał się ukazywać pewność siebie i pewność swojej niewinności. Siedział na dużym drewnianym pudle i dla opanowania emocji nacinał je nożem. Młody Anderson Jones był obecny podczas całej sekcji i bacznie obserwował trauta. Autopsja została przeprowadzona standardowymi metodami, co oznaczało, że w pierwszej kolejności spadano najważniejsze organy wewnętrzne. Następnie lekarze zwykle wycinali nacięcie z tyłu czaszki, aby można było obejrzeć mózg. Ten krok nie został jednak podjęty w przypadku Zony Shu, ponieważ lekarze wcześniej znaleźli to, czego szukali. Jeden z nich zwrócił się do Trauta Shu i powiedział Stwierdziliśmy, że twoja żona ma złamany kark. Słysząc to, Shu opuścił głowę, a na jego twarzy pojawił się wyraz rozpaczy. Szepnął, nie mogą udowodnić, że to zrobiłem. Wyniki autopsji były dla Trauta Shu dość obciążające. Raport z 9 marca stwierdzał Dokonano odkrycia, że szyja jest złamana a tchawica zmiażdżona. Na gardle były ślady palców wskazujące na uduszenie. Szyja została przemieszczona między pierwszym a drugim kręgiem, więzadła zostały zerwane. Odkrycia zostały natychmiast upublicznione głównie w lokalnej prasie, wzbudzając niepokój wielu członków społeczności Greenbrier. Trautr został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Został zamknięty w małym, kamiennym budynku aresztu przy Washington Street w Louisburgu, i pomimo faktu, że dowody przeciwko niemu były w najlepszym przypadku jedynie poszlakowe, został formalnie oskarżony przez ławę przysięgłych o morderstwo. Odmawiał przyznania się do winy. Proces Trautaszu rozpoczął się w Louisburgu 30 czerwca tego samego roku. Mężczyzna zatrudnił dwóch obrońców, aby reprezentowali go w sądzie. Podczas przesłuchania na sali sądowej Traut twierdził, że zarzuty wobec niego były jedynie konsekwencją posiadania złośliwej teściowej i nic poza tym. Wypierał się jakiegokolwiek udziału w śmierci Zone. Jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie Traut miał powiedzieć reporterom lokalnej prasy, że w życiu ma plan mieć siedem żon i że na pewno zostanie uniewinniony, bo nie ma przeciwko niemu żadnych dowodów. Czy to prawdziwe słowa, powiem szczerze, nie wiem, bo cytują je artykuły o sprawie, ale nie znalazłam odwołania do żadnych konkretnych tytułów prasowych z epoki, które by je przytaczały. No jeśli byłaby to prawda, to trochę daje to wgląd w to, jak bezwzględnym i bezczelnym człowiekiem musiał być rzeczywiście Traut. I faktycznie, podczas procesu zaczęły się pojawiać informacje o nieciekawej przeszłości Trautaszu. Zona, jak wspomniałam, nie była jego pierwszą żoną, była jego trzecią żoną. Jego pierwsze małżeństwo z Ali Estelleine Catlips, z którą miał jedno dziecko, zakończyło się rozwodem w 1889 roku, kiedy Trout przebywał w więzieniu za kradzież koni. Jego żona twierdziła na procesie rozwodowym, że Szu był agresywny i często ją bił. W 1894 roku Trout ożenił się ponownie. Tym razem z Lucy Antreat. Lucy miała 16 lat i zmarła zaledwie 8 miesięcy później w okolicznościach, które określano jako tajemnicze. Szut twierdził, że Lucy upadła i uderzyła głową o kamień, ale niewielu mu uwierzyło. Jednak zanim można było podjąć jakiekolwiek działania przeciwko niemu, spakował się i opuścił teren hrabstwa. W połowie 1896 roku pojawił się w granicach hrabstwa Greenbrier. John Preston nie chciał wzywać Mary Jane Hister jako świadka. Wiedział, że matka zmarłej z pewnością opowiedziałaby o widmowych wizytach Zony i zdyskredytowała się w oczach sądu. Obrona natomiast z zadowoleniem wezwała Mary Jane, właśnie po to, aby mieć pewność, że jej historia spotka się z kpiną, co poprawi sytuację oskarżonego. Pytania obrońcy do teściowej Trauta od razu miały szyderczy ton. Słyszałem, że miała Pani jakiś sen lub wizję, które doprowadziły do tej sekcji zwłok? zapytał na początku przesłuchania. Mary Jane zapewniła zgromadzonych, że to nie były sny. Obecność zołny była tak prawdziwa jak każdego na sali sądowej, a ona nigdy nie była bardziej przytomna. Mary Jane podawała szczegóły morderstwa, których nikt inny nie mógł przytoczyć. Wiedziała, gdzie Zona została zabita, co miała na sobie i dokładnie znała jej obrażenia. Powiedziała: Bóg posłał ją do mnie, żeby to opowiedziała. Byłam jedyną przyjaciółką, której mogła powiedzieć i zaufać. Byłam jej najbliższa. Zeznania Mary Jane, które w zamyśle obrony miały ośmieszyć postępowanie, odniosły w zasadzie odwrotny skutek. W lokalnej społeczności na tym etapie panowało już przekonanie o prawdziwości widzeń matki i pod wpływem tych przekonań znajdowali się także ławnicy. W ławie przysięgłych pozostawiono tak naprawdę poszlakowe dowody do oceny winy Trauta. Sędzia starał się wyjaśnić, że widzenia ducha nie są obiektywnym dowodem winy, ostrzegł ich, że werdykt bezspornie i logicznie musi dotyczyć morderstwa pierwszego stopnia lub uniewinnienia. Ława przysięgłych obradowała przez godzinę i dziesięć minut, po czym uznała Erasmusa Trautaszu za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Choć dziesięciu ławników głosowało nawet za karą śmierci, ze względu na brak jednomyślności w tej kwestii Traut został skazany na dożywocie. Ogłoszenie wyroku 11 lipca wzbudziło poruszenie lokalnej społeczności, która wkrótce po jego usłyszeniu zebrała się w Louisburgu, aby Trauta odbić z więzienia i publicznie powiesić. Tłum został rozpędzony przez lokalną policję, a trzy dni później Traut został przewieziony do ostatecznego miejsca wykonywania kary. 13 marca 1900 roku Traut Schu zmarł w wieku 39 lat w zakładzie karnym West Virginia State Penitentiary w Moundsville. Okoliczności śmierci związane są z epidemią, jaka przetoczyła się w tamtym czasie w regionie, natomiast szczegółów, jaka była to choroba, nie udało mi się ustalić. Mary Jane Hister aż do swojej śmierci w 1916 roku ponoć nigdy nie przestała wierzyć, że objawiał jej się duch córki. Nie zgłoszono natomiast żadnych innych obserwacji ducha Zony. Mimo to pozostaje jednym z najbardziej ukochanych duchów w zachodniej Wirginii i elementem lokalnego folkloru. Śladem wydarzeń, o których Wam opowiedziałam, jest pamiątkowa tablica przy drodze numer 60 w okolicy Souley Chapu z takim napisem: Pochowana na pobliskim cmentarzu jest zona Hister Shu. Jej śmierć w 1897 roku była uważana za naturalną, dopóki jej duch nie ukazał się matce, aby opisać, jak została zabita przez męża Edwarda. Autopsja ekshumowanego ciała zweryfikowała relację z objawienia. Edward uznany za winnego morderstwa, został skazany na więzienie stanowe. To jedyny znany przypadek, w którym zeznania ducha pomogły skazać mordercę. Tak wygląda historia ducha z Greenbrier, niosąca sobą klimat pewnej minionej epoki, kiedy żywa jeszcze była wiara w duchy i zjawy. Myślę, że patrząc na sprawę obiektywnie, możemy przypuszczać, że duch mógł być w całości wymyślony przez Mary Jane, która wobec braku innych możliwości znalazła taki sposób walki o sprawiedliwość. Chociaż może w swej rozpaczy po śmierci córki naprawdę wierzyła, że ją widywała. W tym kontekście jest to również historia o wielkiej miłości matki do córki i o sile kobiety, która nie poddawała się w walce o sprawiedliwość dla niej. Oczywiście w sprawie tej wyłącznie ta żywa jeszcze w ludziach wiara w zjawiska nadprzyrodzone zdecydowała o wyroku dla mordercy, i smutna historia miała przynajmniej, no może nieszczęśliwe, ale właśnie sprawiedliwe zakończenie. Jak wiele podobnych historii nigdy nie miało tego sprawiedliwego finału. Myślę, że nikt nie jest w stanie policzyć. Dzięki serdeczne za posłuchanie odcinka. Dawajcie znać, czy historie tego typu też Was interesują, czy starać się od czasu do czasu przedstawiać Wam opowieści o duchach, takie bardziej w klimacie legend czy zagadek. Trzymajcie się ciepło w tych trudnych czasach i mam nadzieję do usłyszenia ponownie.